Cześć Bendermortki, z tej strony Igor aka Head, znajduję się obecnie w Szanghaju, gdzie jest kolorowo nie tak jak na azjatyckim rejonie i pewnie zastanawiacie się, co do Was przemycę. Wytłumaczę Wam i wyjaśnię. Stwierdziliśmy zgodnie z braćmi z blenderrap.pl, że co tydzień przemycimy do Was pewne informacje, pewne newsy z naszego portalu, oczywiście odpowiednio przefiltrowane, i opowiemy Wam co nieco, co wydarzyło się na naszej rodzimej scenie hip-hopowej oraz tej zagranicznej. Czekajcie. Już jutro odbędzie się premiera nowego albumu J. Cole'a pod tytułem K.O.D. Jeśli chodzi o jego promocję, to była ona dosyć niesamowita, mianowicie nie było jej wcale. Jedyne co zrobił J. Cole, to to, iż na swoim Twitterze ogłosił lokację pewnego teatru, w którym to miała miejsce sesja odsłuchowa. Pierwsze 500 osób, które pojawiło się na miejscu, mogło odsłuchać cały jego album. Po sesji został też ogłoszony jego tytuł, właśnie K.O.D. Są pewne spekulacje co do tego, niektórzy mówią, iż będzie to akronim od Kids on Drugs, tudzież Kill Our Demons, zabijmy nasze demony. Czekamy, premiera już jutro. Nie tak dawno Gruby Miejski uraczył nas singlem nowy klasyk do swojego nadchodzącego albumu Comic z Depresją, gdzie mówi jak jest na naszej rodzimej rap scenie, przynajmniej według niego. Tymczasem dorzuca do worka już na samym końcu, przed premierą, ostatni singiel pod tytułem Wróci do mnie, gdzie wspomina dawne czasy spędzone ze swoją ekipą w pewnym domku. Jak mówi on sam, czekajcie, bo płyta nadchodzi i już niebawem wyląduje w Empikach na półkach, ale i tak najlepiej kupić ją pod danym adresem, który znajdziecie poniżej w komentarzach. Big up! DJ Dex ogłasza, kto będzie ostatnim gościem na jego nadchodzącym szóstym już mixtape'ie. Uwaga, panie i panowie, drums please. Będzie to Borikson, a nagra on kawałek z Paluchem. Czekamy, zacierając rączki na nadchodzący mixtape. Do sieci swą epkę wypuszcza legendarny beatmaker The Alchemist. Wśród gościnnych zwrotek na epce odnajdziemy takie osoby jak Action Bronson, Styles P oraz Rock Marciano. Jest co sprawdzać. Premiery, premiery, jeszcze raz premiery i do tego jeszcze raz pewien DJ premier i raper Royce da 5ix9ine nie tak dawno temu wypuścili swoją płytkę Prime numer 2. Ale Royce da 5ix9ine jest bardzo produktywną machiną i stwierdził, że na tym nie poprzestanie i już niebawem, a mianowicie w czerwcu, wypuści swój nowy, solowy materiał pod tytułem The Book of Ryan. Pierwszym singlem The Book of Ryan był kawałek z J. Cole'em, a na drugim odnajdziemy wokalistkę Ashley Sorrow. Za beat odpowiedzialny jest Illmind. Jest to naprawdę konkretny kawałek. Zapraszamy do testowania. A my widzimy się w przyszłym tygodniu. Z tej strony głowa na szanghajskim rejonie. Wielkie big up. Pozdrawiam Was serdecznie. Subskrybujcie kanał Blender Art i bądźcie razem z nami. Blender Mordy. Big up.